miasto, partia i władze miejskie organizowały obchody 1 maja. I pamiętam, apelowałem, znaczy nie apelowałem, życzyłem z okazji 1 maja, to życzyłem wszystkim, żeby pogoda była ładna i żeby zrobili sobie wolne ludzie i żeby wypoczęli. I rzeczywiście było chyba 300-400 osób na obchodach 1 maja. Nie było pochodu, tylko miasto coś zrobiło z partią. Natomiast 3 maja myśmy, MKZ Tychy zorganizował obchody trzeciomajowe na głównym placu w rynku w Tychach. I wtedy no, dla mnie to było tak przejmujące obchody, bo pierwszy raz w życiu widziałem taką dużą masę ludzi. Rynek był wypełniony, głowa przy głowie, olbrzymia ilość ludzi. Ja przemawiałem jeszcze. Jak przemawiałem, słyszałem swój głos, bo to głośniki były daleko odstawione, oddalone ode mnie, czyli z opóźnieniem przylatywał głos. Ja byłem tak wzruszony, że mi kolana dygotały cały. Oczywiście starałem się, żeby to nie poznać było, ale no, emocje były tak silne, że ledwo to wytrzymywałem. Także mieliśmy i msze, i oczywiście przemówienia. Bardzo patriotyczne i bardzo emocjonujące. Emocjonalnie mocno, bo mówię, kolana mi tak drżały. Nigdy nie widziałem wcześniej tak dużej ilości ludzi w jednym miejscu. I jeszcze ja przemawiałem. Także to robiliśmy jako konkurencyjne uroczystości. To no, nie było porównania. Mówię, kilkaset osób i to tak 300-400 osób versus chyba 30 tysięcy osób na 3 maja.